Swój ostatni trening z drużyną Wigier Suwałki poprowadził trener Zbigniew Kierzun. Jeszcze nie wiadomo, kto będzie jego następcą i czy w rundzie wiosennej w suwalskich barwach zobaczymy jeszcze Marcina Trzaskalskiego i Przemysława Makarewicza. Na ostatnim posiedzeniu zarząd Wigier przystał na prośbę trenera Kierzuna i rozwiązał z nim umowę o pracę. To była taka chyba wspólna trochę decyzja, ponieważ plan zamierzenia zarządu i trenera, a myślę i całej drużyny, nie zostały osiągnięte po pierwszej rundzie, bo zakładaliśmy, że będzie to bezpieczne miejsce w środku tabeli, a nie walka o utrzymanie się w trzeciej lidze. A stało się jednak inaczej, jesteśmy na trzeciej pozycji od końca, jest to pozycja ciągle spadkowa. Członkowie zarządu chwalą Kierzuna za fachowość, za to, że w poprzednim sezonie utrzymał zespół w lidze. Ale wyniki w jesiennej rundzie nie zadowoliły żadnej ze stron. Nie zostawiam spalonych mostów. Droga za mną nie płonie. Mam dużo satysfakcji z pracy wykonanej tutaj. Myślę, że sporo pomogłem Wigrom i w utrzymaniu się, i teraz w przebudowie drużyny. Duża szansa jest na utrzymanie. Jest dużo ciekawych chłopaków, młoda cała generacja. Dzisiaj już można tylko gdybać, czy jeśli Kierzun by sam nie zrezygnował, to i tak zostałby zwolniony. Na pewno wpływ na jego decyzję wywarła nie najlepsza kondycja finansowa suwalskiego klubu. Są pewne tu kłopoty, cały czas klub oczekujący na strategicznego sponsora. Miejmy nadzieję, że kiedyś się pojawi wcześniej czy później. Olsztyn to samo przeżywał, teraz jest w bardzo głębokim dole. Jagiellonia Białystok to samo przeżywała, a teraz jest no, jakiś tam boom. I myślę, że to samo czekają Wigry Suwałki. Są wzloty i upadki. No. W tej chwili upadku może nie ma, ale finansowo nie jest najciekawy. I stąd też to wszystko się bierze. Kierzun już ma dwie oferty pracy w trzecioligowych klubach. Jedną z nich złożyła mu występująca w naszej grupie Olimpia Elbląg, którą w Suwałkach zobaczymy w trzeciej kolejce rundy wiosennej. Teraz zobaczymy, no, czy przyjadę w której tam kolejce. Propozycje są i w tym jedna jest z naszej ligi, tak jak pan tu mówi z naszego podwórka, że tak powiem, także wcześniej czy później tak się spotkałem. Nazwisko nowego szkoleniowca Wigier nie jest jeszcze znane. Sądzę, że w najbliższych tygodniach będziemy chcieli ten temat rozstrzygnąć, ale już wystarczył jeden dzień i już są telefony od trenerów. Sądzę, że tutaj nie będziemy mieli większego problemu ze znalezieniem następcy. Chodzi o to, aby był jakiś wybór trafny, bo ciągle teraz będziemy mieli jeden cel, mając taką trudną pozycję wyjściową, aby utrzymać się w trzeciej lidze. Bez decyzji o konieczności dokonania wzmocnień składu utrzymanie nie będzie rzeczą łatwa. Tym bardziej, że lada chwila Wigry może opuścić dwóch czołowych graczy. Na testach w Amice Wronki, dzisiaj filialnym klubie Lecha Poznań, przebywa 18-letni Przemysław Makarewicz. Tym zawodnikiem interesuje się Amica Wronki, ale również pierwszoligowy GKS Bełchatów. Wcześniej też menadżer rozmawiał ze mną na jego temat. Trudno powiedzieć, jak się zakończy. Zakończą te i sprawdziany, i testy, i rozmowy. Niemniej jednak uważam, że tak jest moje zdanie, że powinien jeszcze przynajmniej tą rundę pograć w Suwałkach, jest z tego co wiem w klasie maturalnej, to też jest bardzo ważny element jako dla młodego człowieka, a później nawet jesteśmy za tym, żeby mu pomóc znaleźć dobry klub, żeby zawodnik mógł się dalej rozwijać. Już od dłuższego czasu suwalską drużynę chce opuścić najlepszy jej piłkarz Marcin Trzaskalski. Interesują się z nim dwa czy nawet może trzy kluby. Prowadzimy w tej chwili rozmowy. Sądzę, że w ciągu najbliższych nawet dwóch, trzech dni temat Trzaskalskiego zostanie rozstrzygnięty. Najprawdopodobniej Marcin Trzaskalski przejdzie do Radomiaka Radom. O tym, czy tak się stanie i więcej o sytuacji Wigier opowiemy we wtorkowym magazynie Sport.